Wie? Zapraszam do samochodu. Dzięki. Witaj, Wie. Jefferson Perales. Rozmawiałeś już z moją żoną, Elizabeth. Miło mi państwa poznać. Panie Perales? Pani Perales? Jak zwykle miałaś rację, Liz. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem dlaczego. A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Ryan. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. O tej sprawie było bardzo głośno. Naturalnie. Media karmiły się tym wydarzeniem przez wiele tygodni. Właśnie. Sądzicie, że coś pominęli? Mamy powody przypuszczać, że tak. Z tego co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. Owszem. Policja bardzo szybko dowiodła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Ryan rzekomo umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. Ale nas zastanawia atak cyberszaleńca, jaki miał miejsce w ratuszu parę dni przed śmiercią Ryana. Według policji z niczym niezwiązany incydent. Te wasze podejrzenia mają może jakiś związek z nadchodzącymi wyborami na burmistrza? Oczywiście. Jeśli Lucius Ryan został zamordowany, musimy to wiedzieć. Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Patrz, swój macie jakiekolwiek poszlaki na drodze. Chyba tuż przed śmiercią Ryan zarządził cięcia budżetowe dla departamentu policji. Może zadzwonię do niego i zapytam, czy wszystko w porządku. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować braindance'y. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Doskonale. Będziemy ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. No i co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Tym razem nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. To już druga konferencja w ciągu 3 dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Red Queen's Ray. Kojarzy ci się z czymś? A. Ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Ach, powiedz od razu, że z niczym. Moment. Proszę zaczekać. Ślakasz na zeszłość?
Moment. Proszę zaczekać. Stop, stop. River Ward, NCPD. Policja. Wpuścić? Niech poczeka. To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Gliniarz chciał coś przekazać ochronie. Ta, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rainowi. Jego wszczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz to, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Aha, czyli pierdolisz. Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz Laskę i jej siostrę tego samego wieczora. I w dodatku obie są zakonnicami. To ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Proszę, proszę. Jesteś wspaniale. I co sądzisz? Jesteśmy paranoikami, czy sytuacja jednak jest podejrzana? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć cokolwiek wiążącego. Słusznie. Masz jakieś pytania? Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Rain uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać w telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku? Rain ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. O, sprytnie. Kim jest Holt? Zastępca burmistrza i jego bull terrier. Teraz startuje w wyborach. Red Queen's Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. Policjant, który uratował Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. A czy ktoś jeszcze, poza ochroniarzami Raina, ma zdalny dostęp do terminalu? Policja i nikt więcej. Ochroniarze burmistrza też są z policji? Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to eksgliny. Zjawił się we właściwym momencie.
Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebował i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać.